Dziękuję pastor Gosi za tak miłe powitanie. Cieszę się, że was widzę, że jesteśmy znowu po dłuższej nieobecności, bo ileś tam tygodni byliśmy gdzieś zupełnie daleko. Nawet jak się położyłem do swojego łóżka, mówię, jakieś takie nieswoje. Ale cieszymy, że znowu jesteśmy. Cieszymy się bardzo z tego. Ja mam w tym roku takie zadanie od Pana Boga, żeby mówić na temat Bożej obecności. Szukania Bożej obecności, Bożej bliskości. Więc gdziekolwiek mówię, to odnoszę wrażenie, że mówię tylko na ten temat. I sam się już tak zastanawiam, czy ludzie nie mają dosyć. Chociaż z drugiej strony to ja sam siebie ciągle słyszę, może samego siebie mam dosyć. I słuchania na ten temat. A dzisiaj chciałbym rozmawiać z wami o pewnym człowieku, który na imię miał Jakub, patriarcha, a tytuł mojego kazania Jeżeli. To jest bardzo ważny tytuł, który być może dotyczy życia każdego z nas. Ale najpierw przeczytajmy Słowo Boże. Ja tak będę starał się jak najmniej ruszać, jak najmniej pokrzykiwać na was, żeby nie ciekło tak po mnie. 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, od wiersza 20, tam do wiersza 20, żeby nie zajęło to dużo czasu, sprawy się mają tak, że Jakub ucieka od swojego brata Ezawa. Najpierw ukradł mu pierworództwo, czyli prawa do dziedziczenia jako pierworodny, a potem ukradł mu w trudny, dziwny, niemoralny sposób jego błogosławieństwo i to błogosławieństwo mu zabrał i sytuacja stała się o tyle trudna, że musiał uciekać, żeby ratować swoje życie. I gdy ucieka od swojego brata Jakuba, od swojego brata Ezawa, zasypia w miejscu, które nazwał potem Betel, głowę położył na kamieniu, śni mu się coś, śni mu się drabina, aniołowie, wstępujący i wstępujący do nieba. I wtedy Jakub mówi nic to innego, jak tylko dom Boży. I kiedy się obudził, zaczyna się modlić i rozmawiać z Bogiem. I wiersz 20 mówi tak. I złożył tam Jakub ślub i powiedział. Ten ślub się zaczyna od słów. Jeżeli. Powiedzcie głośno, jeżeli. Za tydzień będą sobie ślubować, a tu już nie ma ich. Za tydzień będą sobie ślubować, wyobraźcie sobie fantastyczne ślubowanie, że on do niej mówi, Kasiu, jeżeli, Filipie, jeżeli, to. No więc Jakub składa Bogu ślub i mówi, Boże, jeżeli. I po tym, jeżeli następują wszystkie warunki, które Bóg musi spełnić. Tak? Przysłuchajmy się dobrze. Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł, i jeżeli będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje, i jeżeli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i jeżeli powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie moim Bogiem. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Zanim przejdziemy dalej, na koniec jego historii, chwilę zastanówmy się nad Jakubem. Był spokojnym i dobrym człowiekiem w gruncie rzeczy, ale nie zależało mu specjalnie na Bogu. Nie miał nic przeciwko Bogu. Nie miał nic. Myślę, że go bardzo szanował. Ale specjalnie mu też na Bogu nie zależało. Ja to znam, bo ja się wychowałem w rodzinie chrześcijańskiej, więc zanim Bóg zmienił moje życie, to najważniejszą rzeczą w moim życiu było to, że się bałem piekła. Panie Boże, na Tobie to mi nie zależy. Żebyś się nie wtrącał za bardzo, żebyś mi nie mieszał, żebyś mi nie kazał różnych rzeczy robić. Ale boję się piekła, więc musimy jakoś się dogadać. Bo diabła się bardziej boję, niż ciebie lubię.
Więc jeżeli różne sytuacje wymusiły na Jakubie to, że żył na krawędzi, albo się uda, albo zginę. Jego historia jest z jednej strony naprawdę fascynująca, a z drugiej strony jest to historia, której prawdopodobnie nie chcielibyśmy przeżyć. Bo kiedy pracował, jego pracodawca 10 razy zmieniał mu zapłatę. Jak myślicie, chciał mu dać więcej? 10 razy mu pensję obniżył. A potem w tej całej historii są też piękne chwile, kiedy się zakochał, dziewczyna była jak marzenie, gotów był pracować na rzecz jej teścia przez 7 lat, żeby mu tylko ją dał. Rano się budzi po nocy poślubnej, widać po ciemku było, po Bożemu. Rano się budzi po nocy poślubnej, patrzy, nie ta dziewczyna. I usłyszy od swojego teścia, no widzisz, my młodszych nie wydajemy za mąż przed starszymi, więc znowu pracuje. Pracuje za darmo. Pracuje dla swojego teścia i kompletnie nic nie ma. Rodzą mu się dzieci i dla tych dzieci nic nie ma. Jaka przyszłość dla tych dzieci? Żadnej. W końcu dogaduje się, że będzie próbował zbudować swój majątek i kiedy próbuje zbudować swój majątek, dowiaduje się, że jego szwagrowie, czyli synowie jego teścia, już są tak na niego wściekli, że nie wiadomo, czy go nie zabiją, bo mówią, on się wzbogacił na nas, nasz majątek zmniejszył się, a on ma niezwykły majątek, no i tak dalej, i tak dalej. Postanawia uciekać. Wiecie, co wam powiem? Człowiek, który kogoś wiele razy oszukał, wie, jak łatwo wszystko nagle bezpowrotnie stracić. Wie, bo on oszukał kogoś wiele razy. Wie, że tamci się nie spodziewali i w najmniej odpowiednim momencie zabrał im coś, coś bardzo cennego. Jakub dobrze o tym wiedział. Tak próbował sobie radzić w swoim życiu i kiedy wraca do tego samego miejsca, w którym powiedział Bogu jeżeli, wraca jak inny człowiek. A więc widzimy człowieka, który zaczyna swoją drogę życiową bez rodziny, bez taty, mamy, bez kogoś, kto będzie się nim opiekował i ma cały zestaw wymagań wobec Pana Boga. Cały zestaw oczekiwań. Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. Mijają trudne lata, pełne życia na krawędzi i to były bardzo bolesne lata. I nagle się okazuje, że Jakub jest innym człowiekiem. Przeczytajmy o tym. Pierwsza Mojżeszowa, 32 rozdział, od wiersza 24 do 26. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, czyli ten mąż, który się mocował z Jakubem, nie przemoże go, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował i rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. A on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię. Jakub zaczynał ze słowami, jeżeli. Boże, jeżeli. Nie zależało mu na Bogu. Nie zależało mu na wielu rzeczach, które się wiążą ze społecznością z Bogiem. Boże, ja mam dla Ciebie warunki. Tutaj chcę, żebyś zrobił dla mnie to i tamto i żebym był zdrowy i żebym wrócił bogaty i żebym w ogóle wrócił i żeby było fajnie, żeby było świetnie, żebym się udał w tę drogę i żebym wrócił i będę szczęśliwym człowiekiem. Nie zależało mu kompletnie na Bogu, tylko na tym, co Bóg mógł mu podarować. Wraca do tego samego miejsca. Po trudnych przeżyciach. Wraca do tego samego miejsca i nie wie, czy przetrwa. Musi się spotkać z bratem swoim, Ezawem, który chciał go zabić. Ucieka przed teściem, ale ucieka do swojego brata Ezawa i mówi, ja nie wiem, czy ja przetrwam. I wtedy znowu spotyka się z Bogiem po tych wszystkich latach i mówi tak, Boże, nie puszczę Cię.
nie puszczę Ciebie. Może wszystko nawet utracę. Może wszystko się w moim życiu wydarzyć, ale po tych latach, które spędziłem gdzieś tam, nie puszczę Ciebie. Być może będę musiał wypuścić z rąk wszystko, co mam. Być może będę mógł utracić majątek mojego życia. Być może będę musiał utracić dorobek i wszystko, nad czym tak długo pracowałem. Boże, może ja to utracę, ale Ciebie nie puszczę. Nie pozwolę Ci odejść. Nie zrobię ani kroku bez Twojego błogosławieństwa. Nie zrobię ani jednego kroku, jeśli Ty nie będziesz ze mną, nie pobłogosławisz mnie. Wszystko mogę wypuścić, tylko Ciebie nie puszczę. Całkowita przemiana jego serca. Całkowita przemiana jego życia. I w 35 rozdziale tej Księgi Mojżeszowej Bóg do niego mówi: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Czyli to miejsce, gdzie powiedział: jeżeli. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy Jakub rzekł do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie wasze szaty. Wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. Kiedy Jakub zmierza, żeby tam przebywać w Betelu, mówi tak: między mną a moim Bogiem nie będzie nic, co by nas oddzielało. Nie będzie żadnego bożka, który będzie rywalizował o moje życie dla Niego i moją służbę dla Niego. Nie będzie. Dajcie mi wszystkich obcych bogów. Dajcie mi wszystko, czyli innymi słowy, dajcie mi wszystko, co rywalizuje z Bogiem o wasze serca, o wasz czas, o wasze emocje, o waszą wolę. Dajcie mi wszystko, co rywalizuje z waszym Bogiem, a to się nadaje na nawóz pod drzewo. Oddali mu i on to zakopał. Mówi: a potem się oczyśćcie. To znaczy, że przed Bogiem tylko się przebywa wtedy, kiedy jesteśmy oczyszczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa. Nie pójdziemy tam brudni. Nie pójdziemy tam jako ludzie, którzy nie doznali łaski oczyszczenia, bo nie mamy własnej sprawiedliwości. Chociaż nie chcę tych myśli rozwijać. I oczywiście ta nowa szata przymierza z Bogiem. Ale prawda jest taka, że być może zaczynamy nasze życie z Jezusem z tymi słowami: jeżeli. Boże, ja Ci będę służył, ale warunki są takie. A potem się nauczył, że jego życie potrzebuje tak niesamowicie Bożej obecności, bo minęły trudne lata, pełne życia na krawędzi i to były bardzo bolesne lata. Ale prawda jest taka, że ja wiem, że nie chcecie o tym słyszeć. Że wierność Bożą i miłość Bożą poznajesz w dolinie. Jego wierność, Jego miłość, Jego oddanie dla Ciebie poznajesz w dolinie. Kiedy nic Ci nie zostaje, tylko Jego pomocna dłoń. Tylko Jego obecność. I powiem Wam, my jako chrześcijanie chyba, może podświadomie, uciekamy przed dolinami. Uciekamy przed doświadczeniami. Uciekamy przed łzami. Ale jeśli tych dolin i tych łez i tych cierpień nie zaliczysz, nie poznasz Boga. Bożej miłości i Jego oddania dla Ciebie nie nauczysz się na wyżynach. Nie nauczysz się w czasach spokojnych. Nie nauczysz się, kiedy nie żyjesz na krawędzi. Nauczysz się tego, kiedy jest bardzo ciężko. I to zmieniło życie Jakuba, bo na początku on mówi: Boże, wiecie, my wiemy, jak to jest, chrześcijanie, kiedy tak cwaniakujemy przed Bogiem. Boże, będziesz mnie błogosławił. Boże, będzie pięknie. Będziemy żyć jak na wakacjach. Będzie naprawdę fantastycznie, ale Bóg pozwolił Jakubowi doświadczyć najróżniejszych rzeczy. Zawsze chciał go strzec, zawsze chciał go błogosławić, ale pozwolił mu nosem szorować po ziemi,
żeby zobaczył, że tak naprawdę w nikim i niczym nie ma dla niego nadziei, tylko w Bożej obecności w jego życiu. Nie gardźmy czasami trudnymi. To jest fantastyczny czas. I dlatego, gdy zagraża mu niebezpieczeństwo, on mówi: nie puszczę cię. Ja idę w tę drogę. Mogę iść gdziekolwiek, ale jedno ci powiem, Boże, ciebie nie puszczę. Nie pozwolę ci odejść. Wiecie, to jest niesamowita postawa człowieka, który mówi: nie jestem w stanie zatroszczyć się sam o wszystko w moim życiu. Nie jestem w stanie sam zagwarantować sobie bezpieczeństwa, nie jestem w stanie sam zagwarantować sobie powodzenia. Nie jestem w stanie być zdrowy. Nie jestem w stanie utrzymywać mojego życia na wyżynach radości, ale jedno wiem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby Pana nie puścić, nie wypuścić Go z mojego życia, żeby nie zabrakło mi nigdy Jego obecności. Na koniec życia Jakub mówi tak, kiedy błogosławi dwóch synów Józefa, mówi: anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom. Już nie miał co powiedzieć, to zaczyna mówić: ten, który mnie wybawił od wszelkiego zła. Ten, który mnie zachował, kiedy byłem w dolinach, kiedy być może cień śmierci rzucał się na moje życie. On mnie zachował. Jeżeli mam ci coś do ofiarowania, drogi wnuczku, to życzę ci jednego, żeby on nigdy cię nie opuścił i żeby zawsze był z tobą. Czego się nauczyłeś od dnia poznania Boga aż do dzisiaj? Jeśli się nie nauczyłeś, że nie ma cenniejszego skarbu niż Boża obecność przy tobie, to się niczego nie nauczyłeś. Bo chrześcijaństwo nie polega na tym, że tak jak ja kiedyś boimy się piekła. Chrześcijaństwo nie polega też na tym, że będziemy obdarzeni szczególnymi zaszczytami albo szczególnymi błogosławieństwami, chociaż te błogosławieństwa, one naturalnie wylewają się z serca Bożego dla Jego dzieci. Ale chrześcijaństwo polega na tym, że uchwycimy się naszego Boga, że przebywamy w Jego obecności i jeśli o coś naprawdę dbamy, to żeby On był przy nas i mówimy Mu: nie puszczę Cię, nie pozwolę Ci odejść. Nie wiem, co się w życiu wydarzy. Nie wiem, co mnie spotka, ale jedno wiem, nie pozwolę Ci odejść. Nie pozwolę Ci odejść. Potrzebuję Ciebie tak bardzo, że nie pozwolę Ci odejść. Inne rzeczy może uciekną, ulecą jak ptak, znikną jak mgła, ale Tobie nie pozwolę odejść. Chcę Ciebie, chcę żyć dla Ciebie, chcę żyć z Tobą. Być może o tym wspominałem, ale powiem, być może, bo mi się mieszają już różne sytuacje, gdzie co głosiłem. A kiedy ja ostatnio tutaj głosiłem? Kiedy umarł Billy Graham, ten wielki mąż Boży, ten, który zaniósł Ewangelię do milionów ludzi, miliony osób, także znam mnóstwo ludzi w Polsce, te miliony osób przyjęły Jezusa i stały się chrześcijanami. Naprawdę wielka służba. Kiedy on umarł, wszedłem do internetu, wygooglałem Billy Graham i znalazłem tam, pewnie przypadek. Taki jego ostatni wywiad, który przeprowadziła z nim telewizja ABC, i zadano mu tam pytanie: pastorze Graham, a gdyby pastor dzisiaj jeszcze raz mógł swoje życie przeżyć, co by zmienił pastor w swoim życiu? A on mówi tak: mniej bym podróżował, mniej bym służył,
więcej czasu spędzałbym z Bogiem na modlitwie, żeby mu mówić, jak bardzo go kocham. I więcej czasu spędzałbym przy Bożym Słowie, żeby go poznać i zrozumieć, kim jest. Kiedy myślę o Jakubie i proszę, nie myślcie sobie, że ja się porównuję z Jakubem, ale najzwyczajniej w świecie w tym kontekście moje malutkie świadectwo przy wielkim świadectwie Jakuba chciałbym wam troszeczkę powiedzieć. Wychowany w rodzinie chrześcijańskiej miałem taki sobie zamiar, że bałem się piekła, więc któregoś dnia w słusznym wieku przyjmę Pana Jezusa jako Boga i Zbawiciela. Nie będę musiał się Nim przejmować, pójdę do nieba, będę w niebie, albo inaczej, nie będę w piekle. I pamiętam, przyszedłem do zboru na nabożeństwo, żeby mama nie płakała. Miałem 17 lat. Przyszedłem do zboru, żeby mama nie płakała. Ktoś mówił kazanie, fajne kazanie mówił, zmanipulował mnie chyba. Nie wiem czemu, wyszedłem do przodu, pomodliłem się, przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a potem wychodząc z kościoła dotarła do mnie świadomość i zgroza tej sytuacji i sobie pomyślałem tak, Boże, co ja zrobiłem? Pewnie jak się nawróciliście z innej religii, to nie wiecie, o czym ja mówię, ale jak człowiek z mlekiem matki wyssał Boże Słowo i chodził na te nabożeństwa, my, jedyni prawowierni i tak dalej, to i idę do domu i mój kuzyn do mnie mówi tak, hej ty, kamyk, czemu ty się nawróciłeś? Ja tak spojrzałem na niego, nie wiem czemu. Nie wiem. Potem wieczorem, kiedy się modliłem, tak leżałem przed Bogiem i rozmyślałem, rozmawiałem z Nim, bo przecież ja wierzyłem w Niego. I mówię, Boże, ja nie wiem, co ja zrobiłem. Ty mi teraz wszystko zabierzesz. Zabierzesz... Tutaj siostra biskupowa każe mi powiedzieć, jakie miałem plany. Chciałem być kierowcą. Ciężarówki. Kierowcą jestem. Co prawda samochód chyba zbyt luksusowy. No więc tak leżałem przed Bogiem i mówię tak, Boże, jak ja nie lubię chodzić do tego kościoła. Jak ja nie lubię słuchać tych kazań. Nie lubię młodzieżówki. Nie lubię tych śpiewów zawodzących. Tam była taka orkiestra dęta. I tak leżę przed Bogiem, mówię tak, Boże, co ja mam biedny teraz zrobić? Nie wiem, czy rozmawialiście tak kiedyś z Bogiem? Przepraszam, że tak w niedzielę rano o 11 nabożeństwo się zaczęło, ja takie frywolne rzeczy tu opowiadam. I mówię tak, Boże, to ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Bo jak mi nie dasz szansy, żebym się nawrócił kiedyś w przyszłości, to do piekła pójdę. Co ja mam zrobić? Mówię, nie chcę chodzić 6 razy w tygodniu do kościoła. W niedzielę były 2 nabożeństwa. A już nie będę tam wchodził w szczegóły. Załamany byłem. Mówię, to nie wiem, co ja mam zrobić. I taki załamany, gdzieś tam w końcu mówię tak, Boże, ja wiem, że wszystko tracę. Wiem, że to, co dla mnie ważne, to, co dla mnie istotne, to, co dla mnie piękne, tracę. Ja byłem podłamany tym. I mówię w końcu, Boże, trudno. To było to słowo kluczowe. Trudno. Będę Ci służył. Tam nie było radości. Tam była decyzja. Przepraszam, że się może porównuję do Jakuba. Nie porównuję się. Ja skromnie na siebie patrzę. Tyle razem w życiu płakaliśmy. Przepraszam, że się tak spoufalam. Ja i Pan.
Tyle razy byliśmy na krawędzi. To znaczy ja byłem, on chyba nie był na krawędzi. Ale on był ze mną na krawędzi. Tyle razy mi się wydawało, że życie się kończy, albo to życie, które ma sens, już się kończy. Tyle walki i zmagań w życiu było. Ja, który mówiłem, no trudno, będę ci służył. Dzisiaj muszę powiedzieć, nigdy nie myślałem, że zyskam najcudowniejszego przyjaciela. Paradoksalnie, gdy oglądam się wstecz, najbardziej, znowu niech mi Pan Bóg wybaczy to spoufalanie się, najbardziej zbliżyły nas do siebie te chwile, gdy płakaliśmy razem. Czy razem płakaliśmy, czy Jezus był załamany? Nie, Jezus nie był załamany. Ja byłem załamany, ale On płakał razem ze mną. Kiedy mnie bolało, czy Jego bolało? Nie, On wiedział, jaki będzie koniec. Ale utożsamiał się z moim bólem. Wtedy mówiłem, Boże, wszedłeś w moje życie, a ja Cię wcale nie prosiłem, żebyś w moje życie wchodził. A dzisiaj chcę powiedzieć, Panie, jeśli Twojej obecności zabraknie, to nic nie ma sensu. Nic nie ma sensu. Jeśli zabraknie Twojej bliskości, Boże, egzystencja, nic więcej, egzystencja. Przez te wszystkie lata mojego życia nauczyłem się jednej rzeczy. Ja widzę ogrom Bożych błogosławieństw. Nie chcę powiedzieć, że nie. Widzę błogosławieństwa, o których mi się nie śniło. Widzę działanie Bożej łaski, o którym nawet nie marzyłem i nie wiedziałem, że istnieją takie działania Bożej łaski. Ale chcę powiedzieć, że jeśli zyskałem jakiś skarb, to Jego obecność. Panie, nie puszczę Cię. Panie, nie puszczę Cię. Jeśli o coś mam w życiu walczyć, to o to, żeby nie zabrakło mi Twojej obecności. Żebyś był blisko. Potrzebuję Ciebie. O, dzięki, Gosia. Znaczy, pastorze Gosia. Zdradzę wam tajemnicę dotyczącą życia chrześcijańskiego. Gdy nie ma miłości do Jezusa, wszystko staje się problemem. Wszystko staje się zbyt trudne. Wszystko staje się zbyt kosztowne. A w ogóle to mi się nie chce. Gdy nie ma miłości. Ale pozwólcie, że powiem wam jedną rzecz, którą ostatnio odkryłem w Biblii, w Ewangeliach. Ile osób oglądało rozmnożenie chleba, pomnożenie chleba przez Pana Jezusa? Dużo, prawda? Ile osób wiwatowało na cześć Jezusa, gdy wchodził do Jerozolimy? Tysiące, tak? Ile osób oglądało Jego cuda? Jesteście gotowi na kolejne pytanie? Ile osób płakało razem z Jezusem? To dobra liczba, chociaż nawet i nie ta, bo wziął z sobą na górę trzech. Kiedy jego serce było przepełnione agonią, nie wołał tysięcy, których nakarmił. Wiecie, kogo zawołał? Przyjaciół. Nie widzów. Przyjaciół. A potem, kiedy odchodzi, mówi do nich tak, ja już was nie nazywam sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, bo wam wszystko powiedziałem, bo wam wszystko oznajmiłem. Jeśli musiałbym dzisiaj wybierać, czy być w tłumie, który ogląda cuda, czy być w tłumie, który ogląda cuda, czy płakać razem z Jezusem, wybór byłby trudny.
ale chyba wolałbym płakać razem z nim. Bo chcę być jego przyjacielem. Chcę, żeby powiedział do mnie: Marek, dziękuję ci, że chcesz mnie posłuchać, co mi w duszy gra. Jakże marzę o tym, żeby Jezus mógł powiedzieć: Marek, dziękuję ci, że mogę z tobą porozmawiać. Może nie jesteś wszechmogącym Markiem. Raczej jesteś nic nie mogącym Markiem. Ale chociaż dziękuję ci, że mogę tobie powiedzieć, co jest w moim sercu. Pytanie brzmi dzisiaj: czy jesteś przyjacielem Jezusa? Przejdę dalej już. Czemu ma służyć powierzony nam czas wędrówki z Bogiem? Żyjemy w takich czasach, kiedy liczą się bardzo strategie. Strategia. Słowo klucz. Prawdopodobnie słowo też z biznesu ściągnięte do nas. I ja nie mam oczywiście nic przeciwko strategiom, na wszystko jest miejsce w Bożym Królestwie również, ale chcę wam powiedzieć tak. Jeśli w nas, w naszym życiu nie ma szczerej, pełnej oddania miłości do Jezusa, strategie kompletnie nie mają żadnego znaczenia. Nie chcę powiedzieć, że one są złe. Zrozumcie mnie dobrze. Na nie jest miejsce w Królestwie Bożym. Ale jeśli nie wypływa to z tego, że płaczę razem z Jezusem, że słyszę Jego głos, że moim pragnieniem i moim marzeniem jest poznanie Jego woli, że potrzebuję być we wszystkim, co dotyczy Jego spraw. Tak jak Jezus mówił, we wszystkim, co dotyczy Ojca, ja jestem. Jeśli nasze życie nie jest poukładane w taki właśnie sposób, to znaczy, że nie rozumiemy niczego z chrześcijańskiego życia, bo cała droga naszego życia prowadzi nas do jednego, byśmy zrozumieli i nauczyli się, że bez Jego obecności jesteśmy pożałowania godni, ślepi i głusi, żebracy, nic nie mający. W objawieniu Jana, w 2 rozdziale, jest opisany zbór w Efezie. Zachęcam, przeczytajcie w domu dobrze ten fragment. Ja go interpretuję po swojemu. Tam jest powiedziane najpierw o tych wszystkich fantastycznych sprawach, które w tym zborze były. Cierpienie, wytrwałość, prawidłowa nauka. Rzeczy, które naprawdę mają niezwykłe znaczenie. I wtedy Jezus mówi: ale ja was chcę wypluć z moich ust. Bo kiedyś to mnie kochaliście, a dzisiaj dla mnie pracujecie. I ja też chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Przeciwstawiam pewne rzeczy, nie dlatego, że te inne potępiam, ale żeby ujaskrawić. Na początku, kiedy kochali Jezusa, o czym by książkę napisali? O miłości Jezusa. A potem o czym by napisali książkę? O strategii rozwoju Kościoła. Najpierw kochali tak bardzo Jezusa. To była ta pierwsza miłość, to oddanie: Jezu, jak ja Cię kocham. Właściwie czemu rozmawiamy o czymkolwiek innym? Jezus jest tak cudowny. Znacie to, prawda? Jezus jest tak kochany. Ta radość, ta łaska, to życie, które wypływa z Jezusa. Jezus jest tak cudowny. Ten Kościół w Efezie, gdyby czytał na początku, pisał na początku jakąś książkę, napisałby o miłości do Jezusa. A potem im przeszło. Jezus mówi: załamany jestem wami. Nie podoba mi się to, co się z wami dzieje, bo oni by nie mieli już nic do powiedzenia o tym, jak bardzo go kochają, ale powiedzieliby o tym, jak się robi Kościół.
To jeszcze nie wiatr Ducha Świętego. W Kościele Jezusa Chrystusa jest miejsce na wszystko. Ale chcę wam powiedzieć, w życiu wielu z nas, między nami a Jezusem jest cierń. Jest cierń, który wbija się w nasze życie. Powoduje cierpienie, powoduje samotność, powoduje ból, powoduje łzy, powoduje rozdarcie. Ten cierń się nazywa jeżeli. Jeśli między tobą a Jezusem jest to jeżeli, jeśli między tobą a Jezusem jest to coś, co jest warunkiem stawianym Bogu, a nie chwyceniem się Jego obecności i powiedzeniem: Panie, na tym świecie nie mam nic do zdobycia, chcę poznawać Ciebie, uchwycić się Ciebie mocno, kochać Ciebie całym sercem. Jeżeli jest to, jeżeli ten cierń znajduje się między nami a Jezusem, możemy oglądać cuda i znaki, jak tysiące ludzi, którzy oglądali cuda i znaki Jezusa. Ale ja bym raczej był z Jezusem wtedy, kiedy nie chcę tłumów. Wtedy, kiedy chcę płakać przy swoim przyjacielu. Wtedy, kiedy chcę powiedzieć to, co martwi jego serce. Wtedy, gdy chcę wypowiedzieć to, co jest dla niego ważne. I wie, że tłumy go nie będą słuchać. Tłumy się będą zajmowały swoimi sprawami. Ale Jezus poszukuje dzisiaj przyjaciół, którzy przyjdą do Niego i powiedzą: Panie, nie pozwolę Ci odejść. Nie pozwolę Ci odejść. Zrobię wszystko, co tylko mogę. Nie pozwolę Ci odejść. Trochę odjechałem w tym kazaniu, przepraszam. Już zmierzam do konkluzji. Józef, syn Jakuba, kiedy osiągnął w życiu tak bardzo wiele, nawet w wyniku swojego powołania, kiedy rzeczywiście i słońce, i księżyc mu się pokłoniło, i 11 gwiazd, czyli bracia jego, kiedy umiera, mówi tak: zabierzcie stąd moje kości. Moje kości nawet, pozostałości po mnie, niech nie będą w tym świecie, w tym miejscu, które nie jest błogosławione przez Boga. Nawet moje kości, moje resztki niech zostaną zabrane do miejsca, gdzie będzie wypełniana Boża wola w życiu Bożego narodu. Nawet nie chciał, żeby pomniki mu tam budować, chociaż mógł. Czy zawsze musimy stawiać sprawę tak, że wiecie, albo jesteśmy nie wiadomo jak duchowo mocni, albo idziemy w grzech? Tak się zastanawiałem ostatnio nad Demasem. Paweł, apostoł, w drugim liście do Tymoteusza mówi: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. I tak sobie pomyślałem, co to znaczy, że umiłował świat doczesny? Czy poszedł się łajdaczyć? Czy poszedł pić wódkę? Grać w pokera? Albo w gry komputerowe? Albo po prostu może powiedział: nie warto się aż tak bardzo Bogiem przejmować. Jeżeli. Przecież życie ma swoje potrzeby. Życie ma swoje marzenia. Życie ma swoje dążenia. Jeżeli. To jest zdanie, które często powtarzam. Mojżesz mówi: nie każ mi iść do ziemi obiecanej, jeśli ty nie pójdziesz ze mną. Jeśli ty nie pójdziesz ze mną, Boże, ja nie mam po co iść, nawet jeśli to będzie ziemia obiecana. Czasem między nami a Jezusem jest cierń. Cierń. Ten cierń rani zarówno ciebie, jak i jego serce. Wbija się w ciało i rozrywa je. Rozrywa nasze emocje, rozrywa nasze uczucia. Rozrywa stan naszej duszy. Ten cierń się nazywa jeżeli. Boże, jeśli mi się będzie podobało, jeżeli będzie fajnie,
jeżeli będzie czat, jeżeli będzie mega, jeżeli będzie świetnie, cudownie. Boże, jeżeli będzie łatwo i z górki. Boże, jeżeli wiatr będzie wiał mi w plecy. I jeżeli będę oglądał te wszystkie cudowności, o których ty mówisz, to wtedy będzie ci łatwo służyć. A Jezus zaprasza nas na inną wycieczkę. Na wycieczkę, w której utracimy wszystko. Żeby zyskać tylko Jego. Żeby Go znaleźć. Żeby Go poznać. Żeby się Jego nauczyć. Żeby Mu służyć. Żeby się Jemu poświęcić. Żeby nasze życie było życiem nie dla nas samych, ale dla Jezusa. Koniec. Wiem, że to są rzeczy. Mam jeszcze jedno kazanie mówić? Nie, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Chyba dla mnie rzeczą najważniejszą jest, żebyśmy spędzili kilka, może kilkanaście minut sam na sam z Bogiem. Bez fajerwerków. Jak się pojawią, to Jego sprawa, a nie nasza. Ale bez fajerwerków. Sam na sam. Chcę ci zadać pytanie, które kiedyś z pewnością usłyszysz. Czy kochałeś mnie ponad wszystko inne w tym świecie? Jestem przekonany, że to pytanie Jezus zada każdemu chrześcijaninowi, który będzie pukał do bram nieba. Czy kochałeś mnie ponad wszystko w tym świecie? Czy kochasz Jezusa ponad wszystko w tym świecie? Artur, chodź coś zagrasz. Nie wiem, czy mamy może jakąś spokojną pieśń. Chciałbyśmy wstali, siedzieli. Może kilka minut. Halleluja. Czy jest tutaj ktoś, kto jeszcze życia Jezusowi nigdy nie oddał? Nie jest twoim Panem. Nie żyjesz dla Niego. Nie zaprosiłeś Go do swojego życia. Nie powiedziałeś: Jezu, przyjdź, rządź. Ja potrzebuję Ciebie. Jeśli tak jest, to chociaż na krótko dajcie mi znać ręką, żebym się mógł pomodlić. Ja się tak czy inaczej pomodlę. Tak jak to robi nasz pastor świetnie. Szkoda, że go nie ma. Panie Jezu, modlę się teraz o osoby, które nie są pojednane z Tobą. Nie żyją z Tobą, nie żyją dla Ciebie. Nie znają Cię. Proszę, żebyś przez Ducha Świętego przyszedł, byś przebaczył ich grzechy i uczynił ich dziećmi Bożymi. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Twoja święta krew obmyła ich i Ty na Golgocie zapłaciłeś pełną cenę w 100% za nasze upadki, za to, co odrzuciło nas od Ciebie, za to, że służyliśmy diabłu i jego królestwu. Ty zapłaciłeś pełną cenę. Panie, i teraz chcę Cię prosić, aby przyszło to całkowite pojednanie do serc tej osoby czy tych osób. Daj im się poznać. Daj im radość z Twojego zbawienia. Daj im Twoją radość. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu.